W trakcie rządów koalicji PO-PSL trzy centrale związkowe OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Solidarność występowały wspólnie w obronie praw pracowniczych. Dziś tej jedności związkowej w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości nie widać. W czym tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy? Przyczyna chyba tkwi w tym, że Solidarność jest spleciona z tym rządem, jest spleciona z Prawem i Sprawiedliwością. Nas to bardzo martwi, dlatego że w wielu konkretnych sprawach, gdzie chodzi o prawa pracownicze, również Solidarność odwróciła się od pracowników. Przede wszystkim mam na myśli kwestie w szkolnictwie, gdzie są planowane masowe zwolnienia. Niestety Solidarność nie tylko nie współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ale wręcz mamy sygnały, że wręcz donosi do różnych instytucji państwowych, żeby ci nauczyciele z ZNP mieli kłopoty. W związku z tym no, tu jest brak solidarności na pewno ze strony Solidarności. Mamy też sygnały, że w wielu zakładach pracy niestety ludzie Solidarności, szczególnie spółka Skarbu Państwa, współpracują z zarządami, więc de facto stają się żółtymi związkami zawodowymi. I to jest taka jedna przyczyna, moim zdaniem dosyć wstydliwa i jest mi trochę wstyd za moich kolegów i koleżanki Solidarności, że związek, który niesie na sztandarach tą walkę o prawa pracownicze, niestety odpuszcza w wielu sprawach, bo ma przyjaciół w rządzie i to w sensie dosłownym, bo na przykład w Ministerstwie Pracy jest wiceminister. Natomiast druga sprawa jest taka, że rzeczywiście za poprzednich rządów w pewnym sensie było łatwiej, dlatego że Platforma zgłosiła kilka otwarcie antypracowniczych ustaw i to zjednoczyło wszystkie centrale związkowe. Dzisiaj dla wielu związkowców ten rząd jest niejednoznaczny. I pewne decyzje tego rządu również nam się podobały, jak na przykład podniesienie płacy minimalnej do 2000, czy wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej, nasz postulat sprzed 3 lat. I tutaj rzeczywiście działaliśmy z Solidarnością razem. No niemniej jednak związki zawodowe nie są od tego, żeby współpracować z władzą, są od tego, żeby patrzeć władzy na ręce, żeby walczyć o prawa pracownicze i naszym zdaniem Solidarność no, po prostu odeszła od swojej misji. I szczególnie ostatnio już takie zachowania Solidarności, no ja bym powiedział wręcz żenujące, kiedy na przykład Solidarność, nie wiem, podaje do prokuratury uczestniczki czarnego protestu. Można mieć różne zdanie w tej sprawie, myśmy akurat poparli czarny protest, ale zgłaszać do prokuratury ludzi, którzy walczą o swoje prawa, no jest to kompromitujące. I jeszcze jedna uwaga, myślę, że Polska ma pewien problem, mianowicie jesteśmy chyba no, jednym z bardzo licznych krajów w Europie, gdzie duża centrala związkowa jest otwarcie prawicowa, otwarcie konserwatywna, dla której często kwestie związane, nie wiem, z antykomunizmem są ważniejsze niż prawa pracownicze, jak się spojrzy na niektóre strony Solidarności, na przykład tygodnika Solidarność, tam w ogóle o prawach pracowniczych jest niewiele. I to jest chyba problem, bo mi się wydaje, że związki zawodowe jednak z istoty swojej są postępowe, są w szerokim sensie tego słowa lewicowe, no ich zadaniem jest walczyć z dyskryminacją. I niektóre wnioski Solidarności związane na przykład z niechęcią do uchodźców, no budzą zdumienie w różnych europejskich organizacjach związkowych. No to jest wstyd, nie wolno tak postępować, jak się jest związkowcem.